Pora na najnowsze wydanie Studia Grupy Orlen. Zapraszam serdecznie na nasz program informacyjny. Grzegorz Szałkowski, dzień dobry. Oto najważniejsze tematy dzisiejszego programu. Ropa z Angolii trafi do Polski. Program Go for Poland szansą dla młodych Polaków. Inwestycja w elektrociepłowni w Trzebini. Na początku sierpnia i września tego roku do płockiej rafinerii PKN Orlen trafią kolejne ładunki ropy naftowej z Angolii. Koncern postrzega ten kierunek jako perspektywiczny i analizuje możliwość zwiększenia dostaw oraz współpracę w innych obszarach biznesowych. Na ten temat rozmawiał z przedstawicielami rządu Angolii oraz największej spółki wydobywczej Sonangol prezes Daniel Obajtek. PKN Orlen do tej pory sprowadził z Angolii dwa ładunki ropy naftowej po 130 tysięcy ton każdy, które uzupełniły realizowane dostawy spod. Prezes Daniel Obajtek spotkał się w Luandzie z administracją rządową Angolii oraz przedstawicielami narodowego koncernu Sonangol, a rozmowę uznał za bardzo korzystne i obiecujące, także ze względu na współpracę w przyszłości. Nowe kierunki dostaw są niezwykle istotne zarówno z punktu widzenia poszerzania bazy surowcowej PKN Orlen, jak również bezpieczeństwa energetycznego Polski. Angola, drugi producent ropy w Afryce, jest jednym z nich. Dywersyfikacja dostaw ropy naftowej to jeden z najważniejszych celów zaktualizowanej w ubiegłym roku strategii Orlenu. Obecnie 50% surowca przerabianego w płockiej rafinerii pochodzi spoza kierunku rosyjskiego, a w przypadku całej grupy Orlen jest to już 30%. Jeszcze w latach 2012-13 udział ropy spoza kierunku wschodniego w produkcji rafineryjnej całej grupy kapitałowej wynosił zaledwie 5%. Teraz o programie Go for Poland, ofercie dla polskich studentów i absolwentów zagranicznych uczelni z całego świata, w tym polskich studentów wywodzących się z Polonii. Ideą programu jest zachęcenie młodych ludzi do podejmowania pracy w kraju i na rzecz polskich firm i polskiej gospodarki. Orlen jest partnerem strategicznym bieżącej edycji programu. W ramach naszego zaangażowania w program przy Bielańskiej odbyły się 3 warsztaty tematyczne dotyczące rynku paliw, strategii firmy na najbliższą dekadę oraz obszaru rozwoju i technologii. Ideą wszystkich warsztatów prowadzonych przez naszych pracowników było pokazanie studentom firmy od strony realizowanych projektów oraz przedstawienie wizerunku pracodawcy, który prowadzi innowacyjne projekty, odważnie patrzy w przyszłość, którą napędza i kreuje. Warsztaty są bardzo ciekawe i przede wszystkim profesjonalnie prowadzone tutaj przez właśnie pracowników z Orlenu. Możemy się na nich naprawdę wiele nauczyć i dowiedzieć wielu, wielu ciekawych rzeczy. Chciałem połączyć moje dwa kierunki studiów, czyli inżynierię naftową i finanse. Wydawało mi się właśnie, że to będzie to miejsce, do tego chciałbym wspierać polską gospodarkę, więc jako młode ręce do pracy chciałbym się tutaj odnaleźć. Kolejnego dnia, tym razem już na Giełdzie Papierów Wartościowych, odbyła się konferencja Twoja kariera, kierunek Polska. Złożyły się na nią panele dyskusyjne dotyczące kwestii wyboru zatrudnienia i możliwości rozwoju na polskim rynku pracy z perspektywy zarówno pracodawców, jak i studentów. Wydało mi się to dość interesujące ze względu na pozyskanie studentów, polskich studentów studiujących za granicą, ale także dla studentów, którzy tutaj są, żeby ich zatrzymać. Orlen jako partner programu zaoferował studentom i absolwentom staże w naszej firmie. Mamy nadzieję, że oferowane przez nas programy stażowe w ramach tej edycji będą atrakcyjne dla młodych ludzi i poznając naszą organizację od środka, będą chcieli związać swoją przyszłość zawodową z nami. Przekonają się o tym, że niekoniecznie dobre warunki rozwoju daje zagraniczny pracodawca, ale świetnie rozwijać się można również w Polsce. Orlen poza udziałem w wystąpieniu otwierającym i panelu dyskusyjnym zaangażował się także w 2 dodatkowe wystąpienia eksperckie. Pierwsze o międzynarodowej ekspansji grupy Orlen wygłosił Jarosław Mola z Biura Inwestycji Kapitałowych. W roli niespodzianki, która miała zainspirować studentów do budowania swojej kariery, wystąpił Wojtek Bugdał, mistrz świata w paralotniarstwie. Ma być czysto, ekologicznie i efektywnie, jeśli chodzi o produkcję energii. Zarówno ta elektryczna, jak i cieplna będą produkowane w elektrociepłowni Trzebinia należącej do spółki Orlen Południe z czystego gazu ziemnego, który częściowo zastąpi węgiel. To efekt wartej blisko 80 milionów złotych inwestycji. Dzięki redukcji emisji związków ze spalin do atmosfery korzystnie wpłynie ona na środowisko naturalne. Realizacja inwestycji w nowe źródło ciepła umożliwi wytwarzanie energii wysokosprawnej kogeneracji w dużej mierze z przyjaznego środowisku gazu ziemnego. Inwestycja jest niesłychanie ważna również z punktu widzenia ochrony środowiska. Pozwala wpisać się Orlen Południu lepiej w realizację konkluzji BAT, ale również biorąc pod uwagę napięcia, które rodzi problem smogu w Małopolsce, jest istotna też z punktu widzenia otoczenia spółki,
Myślę, że liczbą, która najbardziej przemawia do wyobraźni, jest 87%. O tyle nowa inwestycja pozwoliła ograniczyć emisję pyłu do atmosfery. Zmodernizowana elektrociepłownia to jedna z prośrodowiskowych inwestycji, które w ostatnim czasie prowadzi Orlen Południe. W maju 2019 roku podpisaliśmy umowę na budowę pierwszej w Polsce, drugiej w Europie fabryki glikolu propylenowego. Kolejne inwestycje są w toku. Za chwilę będziemy wchodzić w kierunek budowy nowoczesnej linii związanej z bioetanolem, a wszystko to ma na celu przekształcenie całego Orlen Południe, zarówno w Trzebini, jak i w Jedliczu, w nowoczesną, największą w Polsce biorafinerię. Warto podkreślić, że generalnym wykonawcą była spółka z grupy Orlen Projekt. Z myślą nie tylko o swoich klientach, ale także i pracownikach, Orlen został nowym partnerem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisano deklarację o współpracy na rzecz osób niepełnosprawnych. Deklarację dotyczącą współpracy podpisali członek zarządu PKN Orlen do spraw finansowych Wiesław Protasewicz oraz prezes zarządu PFRON Marlena Maląg. Dzięki zawartemu porozumieniu o współpracy pomiędzy instytucjami osoby z niepełnosprawnościami będą miały szansę na znalezienie zatrudnienia w grupie kapitałowej Orlen. Chylę czoła przed zarządem i przed spółką za działania podejmowane te prospołeczne, bo kiedy moje pierwsze kroki były do pana prezesa i zaproponowałam współpracę, tak naprawdę pan prezes już sam potrafił opowiedzieć, ile sama spółka poprzez swoją też fundację, w jaki sposób wspiera osoby z niepełnosprawnościami, jaki wzrost nakładów, które są przekazywane. PKN Orlen jest realizowana polityka określająca warunki i zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych, mająca właśnie na celu zrównywanie szans w dostępie do zatrudnienia, do kształcenia zawodowego, jak również awansów osób niepełnosprawnych, no, co jest również ważne, kształtowania świadomości w zakresie poszanowania praw osób niepełnosprawnych. Patronat nad inicjatywą objął sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz. Porozumienie z największą firmą w Polsce, z Orlenem, i oczywiście jest to partner, który dysponuje ogromną ilością miejsc, dobrych miejsc, stabilnych miejsc, i to, że chce także w ramach swoich pracowników stworzyć miejsca dla osób niepełnosprawnych, jest dla nas ogromną radością. Aktywni Plus to inicjatywa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych polegająca na zwiększeniu aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami i ułatwieniu im zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Obejmuje ona 3 programy: Absolwent, Stabilne Zatrudnienie oraz Praca Integracja. Łączny budżet to ponad 35 milionów złotych. Już po raz 6 wolontariusze Orlenu wzięli udział w akcji Drzewko za butelkę. Tym razem porządkowali tereny w okolicach Płocka nad Jeziorem Górskim w Grabinie oraz nad jeziorem Łuba w okolicach Włocławka. Inicjatorami akcji byli Biuro Ochrony Środowiska, Zakład PTA we Włocławku oraz Fundacja Orlen Dar Serca. Przy współpracy z Sekretariatem Programu Odpowiedzialność i Troska w pomoc przy organizacji akcji włączyło się także Biuro BHP oraz Zakładowa Straż Pożarna. Dla nas pracowników to jest okazja do poznania się trochę w lepszym otoczeniu. Tutaj nie towarzyszą nam telefony, nie towarzyszą nam maile, także jest okazja do integracji. Przy okazji budujemy pozytywny, zielony wizerunek PKN Orlen. W tegoroczne działania zaangażowało się ponad 150 wolontariuszy grupy kapitałowej Orlen wraz z rodzinami i lokalna społeczność. Uważam, że każdy z nas powinien promować sprzątanie środowiska wokół nas, i jak się pojawiła tylko informacja w intranecie, od razu się zapisałam. Chciałbym, żeby moje dziecko też wiedziało, że nie wolno śmiecić w lesie i trzeba pomagać. My nawet kiedy tu wyjeżdżamy do Grabiny na spacery, to ostatnio biorę ze sobą reklamówkę i przed drodze zbieram śmieci. Dlaczego tutaj jestem? Należymy do grupy kapitałowej jako spółka, więc próbujemy angażować się we wszystkie akcje, nie tylko PKN-u, ale innych spółek, które są organizowane. Stąd nasza obecność tutaj. Idziemy sprzątać świat. W obu lokalizacjach zebrano w sumie około 13 tysięcy litrów śmieci oraz opony i inne duże przedmioty. Dla najmłodszych wolontariuszy przygotowano gry i zabawy, dzięki którym mogli przyswoić wiedzę z ekologii i przyrody oraz zrobić własnoręcznie las w szkle. Dodatkowo, zgodnie z założeniami i tradycją akcji, uczestnicy otrzymali symbol, sadzonkę drzewa do dalszej uprawy.
Orlen zaprosił mieszkańców Płocka na wyjątkowe rejsy po Wiśle. Wyjątkowe nie tylko dlatego, że rzadko możemy patrzeć na Wzgórze Tumskie z tej perspektywy, ale rejs był też okazją do obserwacji życia przyrodniczego w okolicach Królowej Polskich Rzek. Miłośnicy przyrody wypłynęli w rejs na pokładzie statku żeglugi płockiej Marianna, a było ich niemało, bo bezpłatne wejściówki na statek rozeszły się jak ciepłe bułeczki. Rejsy przyrodnicze po Wiśle to autorski pomysł, dlatego bardzo się cieszę, że został tak dobrze przyjęty przez mieszkańców Płocka. Projekt realizujemy w ramach programu Orlen dla Płocka w zgodzie z naturą oraz w ramach strategii społecznej odpowiedzialności PKN Orlen. Do udziału w rejsach przyrodniczych zaprosiliśmy mieszkańców Płocka i okolic. Zależało nam, aby skorzystały z nich głównie rodziny z dziećmi oraz seniorzy. Wszyscy mieszkańcy Płocka doskonale znają Wisłę, ale nie każdy zdaje sobie sprawę, że jest to miejsce występowania unikalnych siedlisk, takich jak wyspy, piaszczyste łachy, jurwiste brzegi na rzece oraz łęgi wiązowe, wierzbowe i topolowe, które są azylem dla licznych i rzadkich przedstawicieli fauny i flory, o czym opowiadał przewodnik przyrodnik. Podstawowa wiedza, jakiej się tutaj dowiadujemy podczas tego rejsu, dotyczyła życia ptaków, gatunków występujących tutaj na Wiśle, ale również w Orlenie samym i w okolicach Orlenu. Był quiz, były konkursy dotyczące właśnie tego rejsu i tego, o czym się dowiedzieli uczestnicy podczas tego rejsu. Generalnie Wisła stanowi bardzo cenne takie miejsce życia wielu gatunków zwierząt, bo nie tylko ptaków. I mieliśmy na przykład możliwość obserwowania bielików podczas tego rejsu. Oczywiście związane z tym są również też różne historie, tak, i przygody. Prawdziwą furorę zrobiła broszura przygotowana z myślą zarówno o dzieciach, jak i ich rodzicach. Dzięki zawartym w niej informacjom dorośli uczestnicy rejsu mogli pogłębić swoją wiedzę o przyrodzie na terenie zakładu produkcyjnego Orlenu, natomiast młodsi znaleźli w niej puzzle i grę planszową o tematyce ekologicznej. Płocczanie zgodnie podkreślali, że była to bardzo udana wyprawa. W tym wydaniu Studia Grupy Orlen to już wszystko. Kolejny program informacyjny za tydzień. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia.